postanowiłem zasadzić rzeżuchę. Potrzebujemy trochę waty. Watę rozkładamy w naczynku, w którym oczywiście będzie rzeżuszka. W miarę równomiernie. Wydaje mi się, że jest ok. Teraz podlewamy rzeżuszkę wodą. Też najważniejsze jest, żeby zrobić to w miarę równomiernie. No i na koniec rzeżucha. Najważniejsze jest to, żeby rzeżucha nie była skupiona w jednym miejscu, tylko też rozłożyła się na całej powierzchni. Dzięki temu na pewno wszystko już cała wyrośnie. No dobra. Rzeżucha już zasadzona, jeszcze tylko troszkę podleję. Nie podlewajcie jak zasadzicie, bo jednak wtedy się przesunęły. Ja wam bardzo dziękuję za 300 subskrypcji i zachęcam was do tego, żeby dalej oglądać moje filmy, dalej subskrybować i pokazywać je znajomym następnym. Po prostu zasadzimy albo więcej rzeżuchy, albo coś innego zrobimy. Także, no myślę, że...